Myślę, że każdemu przydało się trochę przerwy i odpoczynku od siebie. Trenujemy już drugi tydzień, widać po zawodnikach, że chyba jednak troszkę stęsknili się za piłką, bo zaangażowanie jest naprawdę na wysokim poziomie, więc czasem musimy ich hamować, więc weszliśmy w ten drugi tydzień przygotowań z dużym optymizmem. Sytuacja kadrowa na rozpoczęcie tego okresu przygotowawczego jest taka, jaka miała być, czyli wszyscy, którzy mieli wylecieć swoje mikrourazy, wrócili do nas. Wrócił do nas Bartosz Bargiel, który jest sukcesywnie wprowadzany w obciążenia treningowe. Oczywiście na razie to jest gra bez kontaktu i odpukać do tej pory żadnych urazów, także zawodnicy są spokojnie wprowadzani ten okres przygotowawczy i ta kadra liczy ponad 20 zawodników. Pierwsze 2 tygodnie mamy to jest taki okres wprowadzający. W trzecim tygodniu zawodnicy dostaną tydzień wolnego, ale oczywiście nie od treningów, tylko nie będą musieli przyjeżdżać, mogą wyjechać, ale oczywiście będą mieli indywidualne rozpiski do zrobienia. Największe obciążenia zaplanowaliśmy na początku lutego, czwarty, piąty, szósty tydzień to będzie taki najważniejszy okres w naszym całym okresie przygotowawczym i to będzie takie największe wyzwanie, żeby zawodnicy byli zdrowi, żeby nie było żadnych mikrourazów i też nastawiliśmy się na ciężkie sparingi w tym okresie, więc mówię, pierwsze 2 tygodnie wprowadzenia, trzeci tydzień indywidualna rozpiska, a później już taka ciężka praca. Pierwsze sparingi już za nami. Zagraliśmy trójmecz z naszymi rezerwami oraz zespołem z Wielunia, czyli obecnym czwartoligowcem. Można powiedzieć, że jest mały niedosyt po meczu z naszymi rezerwami, ponieważ wynik dosyć wysoki na korzyść naszych kolegów z rezerw. Natomiast my co do postawy, co do organizacji gry na pewno jesteśmy zadowoleni. Zabrakło gdzieś tam trochę tego czucia piłki jeszcze w tym pierwszym okresie. Myślę, że pewna formacja, czyli głównie obrony, mogła zachować się trochę lepiej przy stratach bramki, natomiast mamy podstawy do tego, żeby i fundamenty, żeby dobrze pracować w tych następnych mikrocyklach. Natomiast co nas czeka sparingowo, no to już następną sobotę gramy z wymagającym rywalem, z Polonią Piotrów, która przyjeżdża do nas. Kolejne mecze to zarówno czwartoligowcy, jak Włókniarz Zelów, Pogoń Zduńska Wola, która również do nas przyjdzie, czy zespoły, które są w naszej lidze, czyli Termy Unieiów, Widok Skierniewice, który jest w czołówce tabeli innego okręgu skierniewickiego, więc tych rywali tak dobieraliśmy, żeby zawodnicy mieli tych rywali na odpowiednim poziomie. Chcemy doskonalić to, co już było na niezłym poziomie i też wprowadzamy nowe elementy taktyczne dla naszych zawodników. Chcemy poszukać kolejnych rozwiązań w ofensywie, żeby zawodnicy byli jeszcze bardziej kreatywni, żebyśmy mieli jeszcze więcej rozwiązań w ataku. I oczywiście dalej chcemy być konsekwentni, jeśli chodzi o naszą organizację gry w obronie. Naturalną ścieżką jest, że ci najbardziej wyróżniający się zawodnicy idą przede wszystkim do rezerw, do nas. Jeśli trafiają młodsi zawodnicy, to przede wszystkim bramkarzy, którym trochę jest łatwiej już wejść w trening ze starszą grupą, więc przykład dzisiejszego treningu, zawodnik z rocznika 2008 był u nas na treningu, podobnie było w okresie przejściowym, gdy zawodnicy 14-15-letni, głównie bramkarze, już u nas brali udział w treningu i rywalizowali z kolegami, czasami nawet 4-5-letnim różnicą wieku. Wstępnie dowiedzieliśmy się, że zaczynamy 11 marca, ale wiadomo jak to wygląda. To jest tylko taka sucha data. Już słyszałem opinię, że możemy wystartować tydzień później. Jesteśmy przygotowani na to, że wystartujemy 11 marca, ale jeśli zaczniemy tydzień później, to już też mamy załatwionego rywala na sparing.
Myślę, że ten okres przygotowawczy jest bardzo podobny jak poprzednie. Zmienił się trener przygotowania motorycznego, czyli jest teraz u nas trener Igor Pyś, natomiast jest to dalej zbieżne z tym, co robi cała akademia. I w początek tego okresu przygotowawczego tonujemy jeszcze, tak jak Mariusz mówił, zapędy zawodników. Ta forma ma przyjść z czasem, a nie teraz, że mamy na największej intensywności pracować. Ten właśnie okres największej intensywności ma przyjść w drugiej połowie lutego i ten okres celujemy na większe obciążenia. I oczywiście potem będziemy te obciążenia regulować tak, żeby na pierwszą kolejkę być optymalnie przygotowanym. Więc tutaj jakby nad pieczą, nad przygotowaniem zawodników, nad zbieraniem skali zmęczenia od zawodników zajmuje się trener Igor Pydzi i tutaj ta działka należy głównie dla niego. Jak widać po okresie przygotowawczym letnim oraz o całej rundzie jesiennej widać, że ta praca została bardzo dobrze wykonana. My w ŁKS-ie 3 skupiamy się na zawodnikach, którzy już są u nas. ŁKS 3 nie jest projektem, do którego byśmy docelowo ściągali zawodników. Tutaj mają zawodnicy ogrywać się, którzy są w akademii, to ma być dla nich przystanek przed dalszą przygodą w piłce seniorskiej. Co do celów, myślę, że jest niezmienny przede wszystkim co do kręgówki, czyli wywalczenia awansu do czwartej ligi. Ta apetyt rośnie w miarę jedzenia. Oczywiście zrobiliśmy tego lidera na rundę jesienną, natomiast każdy w zespole wie, ma świadomość, że tego lidera jeszcze jest trudniej obronić. I zrobimy wszystko, żeby tego lidera do końca rundy wiosennej utrzymać. Natomiast co do A1-ki, no to odszedł z Ligi GKS Bełchatów i Widzew Łódź, którzy weszli do Ligi Makroregionalnej, więc nie pozostaje nam nic innego, jak w tej lidze walczyć o najwyższe cele, czyli o wygranie tej ligi. Taki będzie, myślę, że nasz cel, nie tylko nasz jako trenerów, ale również zawodników, żeby to województwo wygrać. Szczerze mówiąc, specjalnie się tym nie interesowałem. Skupiamy się na sobie, tak, na rozwoju drużyny, na rozwoju zawodników. Wierzę, że my jako zespół, zawodnicy, będą z każdym dniem coraz lepsi i tutaj na tym się głównie skupiamy. Na pewno cieszymy się, że możemy korzystać z dużego boiska, które na pewno umożliwia, żeby ten trening wykonać w pełni. Więc aura na tą chwilę jest dla nas łaskawa i planując trening wiemy, że na to boisko wyjdziemy, że nie będzie problemu z zaśnieżonym boiskiem i tak dalej. Oczywiście mamy w alternatywie dostęp do balonu, gdyby ta aura nagle się zmieniła, więc akademia ma tą korzyść, że w razie naprawdę trudnych warunków wchodzimy pod balon i ta jednostka spokojnie może się odbyć. Natomiast my cieszymy się tym, co mamy za oknem, czyli trening bez śniegu. Oczywiście czy przyjdą mrozy, to jesteśmy na to przygotowani i w pełni możemy korzystać z tego, co mamy na obiekcie. Cały czas monitorujemy zawodników. Nawet dzisiaj rano mieli testy mocy na platformie, więc tutaj za to jest odpowiedzialny trener przygotowania motorycznego, trener Igor. Cały czas monitorujemy, porównujemy parametry z wcześniejszych miesięcy, więc tutaj można powiedzieć, cały czas trwa proces budowy tych zawodników. Okres przygotowawczy, który jesteśmy na boisku, trwa 8 tygodni. Tydzień to jest ta rozpiska właśnie w trakcie ferii, bo trzeba przypomnieć, że zawodnicy są też uczniami szkoły Gortata, więc ich też ferie obowiązują, więc jeden tydzień trenujemy, drugi nie. Natomiast wracając do pytania, tak, na pewno ten okres przygotowawczy jest długi dla zawodników. Ta ilość zmiennych musi się też pojawiać, czy to będzie, jest to trening na siłowni, czy też wejdziemy na basen jako forma regeneracji, czy zarządzanie właśnie grami, zarządzanie tym, w jaki sposób prowadzimy treningi, czy to jest większy coaching, mniejszy coaching, czy jest większy nacisk na pewne aspekty. Na pewno trzeba być w tym aspekcie elastycznym, umieć tym zarządzać, regulować tak, żeby zawodnik cały czas czuł ten głód, że ta pierwsza kolejka się zbliża, a nie żeby w trakcie okresu przygotowawczego miał już małe wypalenie z powodu czy obciążeń, czy po prostu grania w sparingach.
zapraszamy wszystkich na nasze obiekty. Wszystkie mecze sparingowe gramy u siebie. Mamy u siebie Sztuczną Murawę, więc drużyny z chęcią nas przyjeżdżają. Pierwszy mecz zagramy już w najbliższą sobotę o 11:00 z czołowym zespołem czwartej ligi. Zapraszamy, a już na dalsze mecze zapraszamy, jak już będzie kalendarz rozgrywek Ligi Okręgowej.